Już jest nas 13 osób, więc fajnie, ale jeszcze się może pojawią, ale może nie będzie wszystkich, więc jak pozwolicie, to po prostu nagram. No więc tak, macie, mam nadzieję, jakąś herbatkę czy kawkę. No a i Pismo Święte, bo to jest ważne. No i tak jak wspomniałem, ostatnio chciałbym, żebyśmy... Ja dosłownie powiem jeszcze 2-3 słowa na temat potopu, bo w skrypcie tam poprosiłem was, żebyście sobie doczytali. No więc... Pamiętajmy, że potop to jest taki szczegół, to jest najdłuższe opowiadanie w prehistorii biblijnej. Natomiast ono jest podobnie jak było z opowiadaniami o stworzeniu. Ono jest zbudowane jako pewna reakcja, czy pewna polemika, czy pewna, można powiedzieć, no właśnie pewien dialog z literaturą mezopotamską. Tak jak przy tekstach o stworzeniu, pamiętacie, wspomniałem chociażby o takim dziele jak Enuma Elisz, i że autor kapłański wyraźnie z jednej strony nawiązuje poprzez mimezis, naśladowanie, zapożyczenie pewnych toposów literackich, jak chociażby siedmioczęściowy opis stworzenia, czy właśnie ta pramateria wodna. Więc autor biblijny do pewnych elementów tamtych tekstów starożytnych. Pamiętajcie, że Biblia jest częścią tamtej kultury. I nasz autor siłą rzeczy, to jest dla nas normalne. Dla was to może dziwić, czy czytelnika, który pierwszy raz o tym słyszy, może to dziwić, że tutaj mamy Biblię, Pismo Święte, a ja tu opowiadam o jakichś mitologiach babilońskich czy mezopotamskich. Ale pamiętajcie, że Biblia jest częścią tamtej kultury. Ona wyrosła w tamtej kulturze i właśnie trudno byłoby oczekiwać, że ona się nie odnosi do tamtej kultury. I te odnośniki tu widzimy bardzo mocno, właśnie chociażby poprzez to, co wam mówiłem, w opowiadaniach o stworzeniu, takim jednym z ważnych odniesień jest Enuma Elisz, czyli najbardziej rozpowszechniony poemat o stworzeniu babiloński. Natomiast w tekstach o potopie zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony na starożytnym wschodzie, nawet jeszcze bardziej, dużo bardziej niż Enuma Elisz, jest epos Gilgamesza. Tak? Epos o Gilgameszu, to wam piszę na czacie. Epos o Gilgameszu. I kiedy w XIX wieku znaleziono ten epos i sięgnięto do 9 tablicy, 9 tablica Gilgamesza to jest tak zwana opowieść o Utnapisztimie, bo to jest duży epos, tam się pojawia jeden z bohaterów, oczywiście głównym bohaterem jest Gilgamesz i jego poszukiwanie nieśmiertelności, ale jednym z epizodów w 9 tablicy pojawia się taki król i kapłan miasta Szurpak Utnapisztim. Utnapisztim zostaje ostrzeżony przez dobrego boga Ea, że inni bogowie zezłościli się na ludzi na ziemi i chcą zesłać powódź i że taką powódź ześlą i ten bóg dobry, który go ostrzega właśnie, bo jest jego dobrym wyznawcą, ten Utnapisztim, każe mu ten bóg zbudować arkę, zbudować statek, wziąć na ten statek swoją całą rodzinę, zabrać wszystkie zwierzęta, no i ten Utnapisztim to robi. Bogowie rzeczywiście zsyłają potop na całą, czy powódź na całą ziemię. Wszystko ginie, Utnapisztim się ratuje, później wypuszcza jednego ptaka, kruka wraca, drugiego ptaka, później wypuszcza gołębia i gołąb wraca z gałązką, co oznacza, że gdzieś tam już wody opadają i że jest tam gdzieś ziemia. Utnapisztim znajduje tą ziemię, przybija do tego lądu, wysiada na ląd i składa bogu Ea ofiarę, tak jak Noe po wyjściu z Arki składa ofiarę, składa ofiarę, a bogowie wtedy obiecują, że już nigdy nie ześlą, bogowie czując miłą woń ofiary Utnapisztima, obiecują, że już nigdy nie ześlą na ziemię powodzi. No więc to jest scenariusz, który bardzo dobrze znacie. Ten scenariusz przecież jest jakby powtórzony, można powiedzieć, w Księdze Rodzaju, tylko że przez właśnie innego bohatera Noego. Ale tak jak wspomniałem, tutaj mamy do czynienia nie tylko z mimezis, naśladowaniem, ale właśnie z polemiką. Autor wchodzi w polemikę i tam sobie w skrypcie doczytajcie, że głównym elementami polemicznymi jest oczywiście monoteizm. Autor oczyszcza to opowiadanie babilońskie z politeizmu. Po drugie, bardzo ważnym aspektem jest oczywiście jakby obraz Boga. Obraz Boga, słuchajcie, obraz Boga, czy tam był obraz bogów? To znaczy tam bogowie postanowili zesłać powódź z bardzo prozaicznego i takiego nawet absurdalnego powodu, że ludzie na ziemi im hałasowali, przeszkadzali. To pokazuje tych bogów jako takie absurdalne stworzenia, takie wrogie człowiekowi, jakieś takie no, zupełnie absurdalne. Natomiast Biblia będzie wyraźnie pokazywać, że potop to jest tak naprawdę, że sama ludzkość doprowadziła się do potopu. Autor zdecydowanie tutaj jakby dokonuje pewnej ważnej retransmisji, przeniesienia tego na poziom moralny, na poziom etyczny, jakby wydarzeń potopu i jakby w ogóle powodzi. To już jest powód bardzo poważny, to już jest w religii powód, to nie jest jakiś błahy powód, właśnie jak bogowie, którzy po prostu chcą, nie wiem, właśnie, bo im przeszkadzali ludzie, to ich po prostu wyniszczyli. Tutaj tu jest pokazane, że to bardziej ziemia doprowadziła się, prawda? 6 rozdział będzie 5, 6 rozdział będą pokazywać na różne sposoby, że to ziemia doprowadziła się do tego stanu. Ziemia uległa skażeniu, czyli nawet te grzechy ludzkie były tak silne, że nawet cała ziemia uległa skażeniu wobec Boga. Jest powiedziane, że wielka była niegodziwość ludzi na ziemi, usposobienie ich było wciąż złe, że Pan Bóg aż pożałował, że stworzył. Widział, że ten pociąg się rozpędza, pociąg grzechu, pociąg niegodziwości. Zaczęto od Kaina, od grzechu pierworodnego, od Kaina, Lameka, potomków Lameka, tych Kainitów, tam coraz większa tam mściwość. Więc widzieliśmy, że po prostu to się wszystko w złą stronę zaczyna iść i można powiedzieć, tutaj jest ta interwencja Boga. Czyli zupełnie inaczej niż to rozumie właśnie to babilońskie opowiadanie. I bardzo ważnym aspektem, o którym sobie w skrypcie więcej poczytajcie, to jest oczywiście aspekt, że sam potop to jest odwrócenie dzieła stworzenia. Tutaj w tym tekście jest to pokazane jako odwrócenie dzieła stworzenia. Ale po co? Po to, żeby pokazać, że sytuacja po potopie to jest nowe stworzenie. To jest bardzo autorski tutaj wkład autora biblijnego. Bardzo ciekawy wkład autora biblijnego, pokazujący właśnie sytuację po potopie jako nowe stworzenie. Jak sobie otworzymy 9 rozdział, to zobaczycie, że tam się pojawiają formuły, które się pojawiały w rodzaju 1. Czyli Bóg, na przykład po tym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. To są teksty wzięte z Księgi Rodzaju z 1 rozdziału. To jest dokładnie, później Bóg nakazuje dietę w podobny sposób, tak jak nakazał dietę w raju. Więc Noe to jest nowy Adam. Ma wiele cech Adama. Nowy Adam. To znaczy, o co tutaj wszystko chodzi? Autor biblijny, tutaj mamy jakby zawarte te 3 najważniejsze idee teologiczne stworzenia. W Księdze Rodzaju mieliśmy creatio ex nihilo. No i przynajmniej zalążek tej idei. Pamiętacie, mówiliśmy, że tam jest zalążek dopiero tej idei creatio ex nihilo, bo sama formuła tej idei zostanie sformułowana w języku greckim dopiero w II wieku. Ale tu mamy pewien zalążek, że Bóg wyprowadza byty do istnienia jakby z niebytu. Pan Bóg rzekł i się stało. Nie? Więc mamy zalążek prawdy o creatio ex nihilo. Podtrzymywania świata w istnieniu. Tutaj właśnie potop pokazuje, że tak naprawdę decyzją Boga Bóg podtrzymuje świat w istnieniu. Teologia nazywa to creatio continua. Tak, creatio continua, czyli ciągłe stwarzanie. To nie tak, że Pan Bóg stworzył świat i go zostawił, ale że ciągle podtrzymuje świat w istnieniu. To jest taka idea już wzięta ze średniowiecza. Wcześniej też się pojawiała, ale to jest idea biblijna. To znaczy, to Psalm mówi na przykład o tym, nie? Odbierasz im oddech, marnieją. To znaczy, jeżeli Bóg by nie wykazywał tego aktu chcenia, aktu woli, żeby świat istniał, to świat w jednym momencie przestaje istnieć. Nie? Czyli jakby Pan Bóg podtrzymuje świat w istnieniu aktem swojej woli, nie? Aktem swojego chcenia. To jest tak zwane creatio continua, czyli ciągłe stwarzanie, ciągłe uczestniczenie w stwarzaniu. A tu mamy 3., najważniejszą ideę, która się w całej Biblii też będzie przejawiać, czyli właśnie creatio nova. Creatio nova. Czyli nowe stworzenie. Słuchajcie, w Apokalipsie o tym czytamy, tak? Kiedy mamy tam sytuację opisaną tych wszystkich historii świata w taki symboliczny sposób, na końcu 20 rozdział, 21 Apokalipsy mówi: oto stwarzam wszystko nowe, tak? Znaczy to jest akurat z Izajasza, ale tam mamy, że Pan Bóg stworzył nowe niebo i nową ziemię. Tak? Nowe niebo, nową ziemię. Tak? Więc jakby mamy creatio nova, nowe stworzenie. I tutaj właśnie pierwszy raz ta idea się pojawia tutaj. Po potopie Pan Bóg wyprowadza świat, tak jakby to było nowe stworzenie. Tak jakby Pan Bóg chciał dać jeszcze jedną szansę. To by była jeszcze jedna szansa dana ludzkości. Po tym, co się zaczęło dziać coś bardzo złego, jakby próba resetu, próba danej jeszcze jednej szansy. Więc to jest oczywiście opowiadanie symboliczne. Autor bazuje na tym opowiadaniu babilońskim, ale właśnie wkłada do niego jakby nową interpretację. Nowy sposób myślenia o Bogu, o historii zbawienia, o moralności, jakby o tym, o obrazie Boga, nie? Zupełnie inny obraz. I bardzo ważna idea ostatnia, która tu się pojawia, to jest oczywiście przymierze. Słuchajcie, Pan Bóg zawiera z Noem przymierze, więc to jest coś kapitalnie ważnego. Bardzo ważnego, bo to jest pierwsze przymierze, które Bóg zawiera z ludzkością. Pierwsze przymierze, które Bóg zawiera z ludzkością. W ogóle pierwsze przymierze w Biblii i można powiedzieć najszerzej, przymierze najszersze. Przymierze najszerzej potraktowane. Bo jakbyśmy chcieli zobaczyć sobie ideę przymierza, to zobaczymy, że mamy cztery najważniejsze przymierza w Starym Testamencie. To jest właśnie przymierze z Noe, później mamy przymierze z Abrahamem, później przymierze z Mojżeszem, i później przymierze z Dawidem. Te cztery przymierza w Starym Testamencie, to zobaczcie, że one się dokładnie zwężają. One jakby Pan Bóg konkretyzuje swoje działanie. Najpierw mamy przymierze z Noem, które dotyczy całej ludzkości. To jest przymierze wyraźnie, to jest 9 rozdział, jeżeli macie Pismo Święte, to jest 9 rozdział, 9 werset. Oto ja zawieram przymierze z wami, z waszym potomstwem i uwaga, i z wszelką istotą żywą, która jest na ziemi, z ptactwem powietrznym, ze zwierzętami. To jest w ogóle jedyne w Biblii przymierze, które Bóg zawiera ze zwierzętami również. A przymierze to jest bardzo ważna idea. Zaraz o tym powiem chwileczkę, bo później nam się to przyda. Bo widzicie, z 3 z tych 4 przymierzy to jest z Pięcioksięgu. Abraham, Noe, Mojżesz, te najważniejsze i zresztą najważniejsze dla całego Starego Testamentu przymierze, czyli przymierze na Synaju z Mojżeszem, Dekalog i tak dalej, to są wszystko przymierza zawarte w Pięcioksięgu. Więc o przymierzu będziemy musieli sobie troszeczkę więcej powiedzieć, bo to jest ogromnie ważna idea, chociaż nie będę temu znowu poświęcał jakoś dużo uwagi, bo temat jest bardzo duży. Znowu temat przymierza to jest jakby, to jest jeden z kluczowych tematów biblijnych, tak? Dzisiaj mówimy Stary Testament, Nowy Testament, ale dawniej się mówiło Stare Przymierze, Nowe Przymierze, czyli jakby w ogóle cała historia zbawienia jest ujęta w kategorii przymierza. Nie? Stare Przymierze, Nowe Przymierze. Jezus to, co robi podczas Eucharystii, ostatnia wieczerza, najważniejszy moment, prawda, transpozycji Paschy, przemienienia jej w Eucharystię. Jezus wtedy mówi, oto ja zawieram nowe przymierze we krwi mojej, nie? Berit Hadasha, nowe przymierze. Właśnie Izajasz będzie zapowiadał nowe przymierze, Jeremiasz, Ezechiel, oni będą zapowiadać, że właśnie Pan Bóg uczyni nowe rzeczy, nowe stworzenie, że przyniesie nowe przymierze. No i tutaj widać właśnie, i później Jezus właśnie w Wieczerniku, nie? Mówi te słowa. Oto ja zawieram nowe przymierze. Diateke po grecku. Hebrajskie berit. Berit znaczy przymierze po hebrajsku. Po grecku diateke. Bardzo ważne terminy. Tak jak powiedziałem, jedne z kluczowych w ogóle terminów biblijnych. Wobec czego właśnie dlatego ten temat jest ważny. No tak jak mówię, nie będę go całego tutaj poruszał, no bo to jest osobny, pewnie trzeba by było semestralny wykład zrobić na temat przymierza w Biblii. Ale widzimy, że dla Pięcioksięgu przymierza są kluczowe. 3 przymierza i te najważniejsze, bo one się dokonują właśnie w Pięcioksięgu. I tak jak powiedziałem, pokazałem przed chwilą, te przymierza wyraźnie się konkretyzują, czyli one zmierzają do bardzo ścisłego centrum. Mianowicie pierwsze przymierze to jest właśnie przymierze z Noem, czyli przymierze z całą ludzkością. Tutaj właśnie jesteśmy w tym tekście. Później mamy przymierze z Abrahamem, czyli Pan Bóg już zawęża jakby swoje działanie zbawcze. Może nie działanie zbawcze jest szerokie, ale takie działanie konkretne w historii zbawienia. Zawęża do Abrahama, czyli do Semitów. Potomkami Abrahama są Żydzi, są Arabowie. Arabowie przez islam też wywodzi się od Izmaela, od Abrahama wywodzi swoje korzenie. Więc Abraham, Edomici, Ammonici czy Moabici też wywodzą się od Semitów, więc jakby od przodków Abrahama. Więc przymierze z Noem, później mamy przymierze z Abrahamem, czyli Pan Bóg zawęża przymierze z całą ludzkością do przymierza z Semitami. Później mamy przymierze z Mojżeszem i z Izraelem, czyli to już jest bardzo mocno ukonkretniony naród wybrany. Mojżesz, Izrael, czyli Pan Bóg zawęża przymierze na Synaju do Izraela, a wreszcie w ramach Izraela do dynastii Dawidowej. Tak? Ostatnie przymierze z Dawidem to jest właśnie przymierze mesjańskie, że z twojego pokolenia, z twojego potomka wyjdzie Mesjasz. Tak? Przymierze mesjańskie. A więc w Starym Testamencie mamy wyraźne takie konkretyzacje działania Boga w historii zbawienia. Tak? Czyli właśnie coraz bardziej uściślanie działania Bożego i kiedy dochodzi do Dawida i jest przymierze mesjańskie i kiedy dochodzi do Mesjasza, to Jezus znowu zawiera przymierze z całą ludzkością. Nie? Tak jakby ten trójkąt, który się zawężał, znowu uzyskuje, jakby obejmuje całą ludzkość. W Nowym Testamencie w dziele Jezusa. Nie? Więc to jest, można powiedzieć, tak pokrótce zarysowana teologia biblijna zbawienia, przymierza, przepraszam, biblijna teologia przymierza, że to przymierze jakoś tam idzie przez tą historię właśnie w taki bardzo konkretny sposób. Natomiast tutaj dla nas jest ważne właśnie to, że tu się to zaczyna. Tu się zaczyna. Bóg proponuje Noemu, ludzkości, bo Noe jest reprezentantem ludzkości po potopie, właśnie pierwsze przymierze i to jest przymierze z całym stworzeniem. I to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle co znaczy słowo berit hebrajskie, czyli przymierze, albo greckie diatekę. Przymierze oznacza pewien uroczysty układ, pewną uroczystą umowę, pewne uroczyste zobowiązanie dwóch stron. I co jest tu najciekawsze? Czy dużo tu jest ciekawych rzeczy, ale że to jest wejście, to jest jakieś samoograniczenie się Boga. To jest jakaś kenoza, uogołocenie, czyli samoograniczenie się Boga, bo wejście w przymierze oznacza, że Bóg się do czegoś zobowiązuje, czyli że nie jest już w pełni wolny. Tak jak człowiek się w przymierzu do czegoś zobowiązuje, to Bóg też się w przymierzu do czegoś zobowiązuje. Więc tak jakby samo się ogranicza. Już nie może wszystkiego zrobić. Nie może zrobić potopu, nie może postąpić inaczej. Bóg w przymierzu, żeby wejść w tą relację z człowiekiem, to Bóg nawet jakby podejmuje decyzję o samoograniczeniu, bo wejście w przymierze to jest ograniczenie wolności. To jest pewne zobowiązanie się wzajemne dwóch stron. Co więcej, to jest jeszcze jedna ważna, ciekawa rzecz. Wejście w przymierze, bo jeżeli patrzymy na przymierza starożytne, bo oczywiście Biblia naśladuje pewną ludzką instytucję, przymierze jest jak najbardziej ludzką instytucją obecną w starożytności i Pan Bóg jakby korzysta z tego co wtedy jest jakby takim codziennym, powszechnym doświadczeniem ludzi, właśnie przymierze, to przymierze to jest wejście w rodzinę. To nie jest to po pierwsze, tak jak powiedziałem, to jest samo zobowiązanie się, więc to jest niesamowita tajemnica. Dla mnie to jest zawsze jakaś tajemnica tego, że Bóg wchodząc w przymierze, to dokonuje jakiegoś takiego samoograniczenia. Że już nie jest wszechmocny. To brzmi paradoksalnie, brzmi w ogóle kuriozalnie, że Bóg nie jest wszechmocny, że Bóg nie jest wolny w pełni. Ale no tak trzeba by powiedzieć, bo wejście w przymierze to jest samoograniczenie. To jest obowiązanie się wobec człowieka. Czyli już są pewne ograniczenia, nie? Więc bardzo ciekawe, to jest niezwykła idea. A druga bardzo ważna rzecz to jest wejście w pokrewieństwo, to jest wejście do rodziny, bo przymierze to jest zjednoczenie się tych partnerów na zasadzie, że symbolicznie traktowali się jako krewni. To jest tak zwane przymierze krwi. Abraham będzie właśnie zawierał przymierze krwi. Czyli wejście w rodzinę, jakby spokrewnienie się z Bogiem. Spokrewnienie. Zobaczcie, że w tym słowie krewni, spokrewniony mamy krew. To jest właśnie przymierze krwi starotestamentowe, gdzie mamy właśnie krew jako symbol bliskości, pokrewieństwa. Więc tutaj można powiedzieć, że człowiek zostaje zaproszony do bycia niemalże partnerem Boga, do wejścia w Jego rodzinę. Może nie partnerem, bo to przymierze biblijne to oczywiście nie jest przymierze egalitarne, bo mamy dwa rodzaje. W starożytności obserwujemy dwa rodzaje przymierza. To tak tylko dygresja, bo tak jak mówię, tu jest dużo tematów, ale w starożytności obserwujemy dwa rodzaje przymierza. Przymierza egalitarne, czyli równościowe. Egalitarne, czyli równościowe. Co to znaczy równościowe? Że przymierze zawierają kontrahenci o podobnej pozycji społecznej. Na przykład w Biblii Abraham zawiera przymierze z Abimelekiem. Jeden jest szefem klanu, drugi jest szefem klanu i obydwoje zawierają przymierze. To jako równy z równym. To jest przymierze egalitarne. I w Biblii mamy wiele takich przykładów i poza Biblią jeszcze więcej. Ale oczywiście mamy jeszcze większy, częstszy rodzaj przymierza. To jest tak zwane przymierze elitarne, gdzie przymierze zawiera suweren, czyli władca z poddanym, czyli z wasalem. Tak? Znamy coś takiego, prawda? Tu już przymierze wyraźnie nierównościowe, tak? Więc na przykład suweren podbija na przykład dane narody, imperia, odziedziczone na przykład Asyria po Akadzie, po Imperium Akadyjskim, odziedziczone tereny i proponuje podbitym narodom przymierze, wejście w przymierze, czyli ja będę was strzegł, pilnował, będę dawał wam pokój, będę jakby gwarantował pokój danemu ludowi podbitemu i gwarancję bezpieczeństwa, bo jestem wielkim królem, mam imperium, a wy za to będziecie składać mi hołd i będziecie płacić podatki. Tak? Uznacie mnie za swojego pana i władcę. I to jest tak zwane przymierze elitarne i oczywiście w Biblii mamy do czynienia z tym drugim. Jeżeli chodzi o Pana Boga, który wchodzi w przymierze z Izraelem, to mamy oczywiście do czynienia z tym drugim rodzajem przymierza. Tak? Gdzie Bóg, oczywiście tu nie ma równości, to jest jasne, że tu mamy do czynienia z przymierzem, które Bóg proponuje jakby człowiekowi. Więc to jest jakby raczej to przymierze elitarne. I dawniej powoływano się na paralele z przymierzami chetyckie, obserwowano przymierza chetyckie, no bo uważano, że te teksty pochodzą z drugiego tysiąclecia i w związku z tym obserwowano przymierza chetyckie i próbowano znaleźć analogię z przymierzem biblijnym Boga z Izraelem. Ale dzisiaj dużo częściej patrzy się na przymierza asyryjskie z pierwszego tysiąclecia, czyli późniejsze. Bo one są bardzo przymierza, której władcy asyryjscy właśnie proponowali poddanym narodom, podbitym narodom. I widzimy wiele biblijnych analogii między przymierzami asyryjskimi, a przymierzami, które Bóg proponuje Izraelowi chociażby. Tak jak mówię, to jest ludzka instytucja. Pan Bóg wykorzystuje, można powiedzieć, doświadczenie tamtych ludzi. Ale co jest najważniejsze w przymierzu? Jeszcze raz to powtórzę. Najważniejsze w przymierzu jest wejście w relację, jest bliskość partnerów przymierza. To jest niezwykła tajemnica i to jest, można powiedzieć, wielka teologia tekstów o przymierzu. Gdzie Bóg po prostu, On nie chce, żeby ta relacja z człowiekiem była taka jakaś niesformalizowana, luźna, że nie wiadomo o co chodzi, kim ja dla was jestem, kim wy jesteście dla mnie. Nie, Bóg chce jakby wziąć pod opiekę swój naród, chce jakby być jego Bogiem, chce wejść w nim w relację, chce być Bogiem bliskim. Nie? I to się w Biblii nazywa przymierzem, relacją przymierza. Więc to jest wielka idea, bardzo ciekawa. No i faktycznie podobieństwa z przymierzami asyryjskimi są widoczne, chociażby w tym, że każde przymierze było potwierdzone jakimś znakiem albo jakimś dokumentem. Każde przymierze musiało być potwierdzone znakiem. Przymierze z Noem też otrzymuje swój znak, potwierdzenie. Tym przymierzem, tym znakiem będzie oczywiście łuk, czyli tęcza. Tak? Potwierdzeniem przymierza z Abrahamem będzie oczywiście obrzezanie. Tak? A potwierdzeniem przymierza z Mojżeszem, czyli przymierze właśnie na górze Synaj, to są oczywiście dwie tablice kamienne dekalogu. Czyli każde przymierze, co nam przypomina bardzo przymierza asyryjskie, ma pewien dokument albo znak przymierza, czyli potwierdzenie jego zawarcia. Jakby kontrahenci przymierza otrzymują pewien znak, który ma na stałe potwierdzić jego zawarcie. Czy to będzie tęcza w przypadku Noego, czy obrzezanie w przypadku Abrahama, czy właśnie tablice dekalogu w przypadku Mojżesza. To jest znak, dokument potwierdzenia przymierza. I tu się wszystko pojawia, tu się wszystkie te elementy pojawiają w tym przymierzu z Noem. I to jest piękna sprawa. Po raz pierwszy Pan Bóg zaprasza Izraela do właśnie wejścia w tą relację, wejścia w przymierze i tak dalej. I bardzo ciekawy jest ten sam znak. Dlaczego akurat tęcza? Oczywiście to jest jakaś etiologia zjawiska tęczy. Nie ma wątpliwości, że autor biblijny i w ogóle starożytni nie mieli pojęcia, skąd się bierze tęcza, no bo nie znali tak dobrze dzisiaj jak my fizyki czy optyki. Nie wiedzieli, że po prostu światło się rozprasza, kiedy przejdzie przez wodę i okazuje swoje kolory, swoje różne częstotliwości. Więc jakby dla nas jest to dzisiaj zjawisko, można powiedzieć, naturalne i przyrodnicze, czy fizyczne, czy optyczne. Ale oczywiście dla nas to jest dzisiaj także cudowne. To jest niesamowite. Równie dobrze moglibyśmy sobie wyobrazić świat bez tęczy i też byłby świat, jakby, nie wiem, też by działał, nie? Więc jakby to dla nas jest zjawisko ciekawe, a co dopiero dla starożytnych, którzy nie mieli pojęcia, skąd się tęcza bierze. Więc oczywiście to jest jakaś etiologia zjawiska tęczy. I co to znaczy? Pamiętacie, wprowadziłem to pojęcie etiologia. Jakaś próba intuicyjnego wyjaśnienia zjawisk, nazw własnych, tytułów, imion jakichś, prawda? Imiona są tłumaczone, dlaczego takie imię uzyskał, jak nazwy miast, dlaczego tu jest Betel, a bo Pan Bóg właśnie tu się przyśnił Dawidowi, przepraszam, Jakubowi i właśnie drabina Jakuba i nazwał Jakub nazwał to miasto, tą miejscowość, to miejsce Dom Boga, bo Betel oznacza Dom Boga, nie? I tak dalej. To są etiologie. Więc jest to jakaś oczywiście etiologia zjawiska tęczy, że to Pan Bóg dał tęczę właśnie po przymierzu, po potopie i po przymierzu z Noem, ale tak naprawdę to jest jeszcze jedna to jest chyba ważniejsza, ciekawa rzecz, bo tak naprawdę autor nie używa słowa tęcza, które w starożytności starożytni mieli takie określenie na to zjawisko, natomiast autor używa militarnego określenia, autor używa słowa łuk, kładę mój łuk na niebiosa, tak? Kładę mój łuk na niebiosa. To jest określenie militarne. Łuk to jest narzędzie broni. To jest narzędzie do zabijania ludzi, to jest narzędzie do polowania na zwierzęta. To jest narzędzie militarne. Łuk jest wyraźnie wykorzystywany przez wojowników i przez łowców, tak? Do zabijania. I teraz o co tutaj chodzi? Łuk jest bardzo ważnym elementem w przymierzu, Dlatego, że mamy potwierdzenia, nie wiem, czy to znajdę, ale może później znajdę, to wam wyślę takie nawet zdjęcie. Mamy 2 czy 3 potwierdzenia takich płaskorzeźb, że jak starożytne ludy, właśnie starożytny król, władca zawierał przymierze z jakimś podbitym narodem i mamy płaskorzeźbę jakby z obrazem zawarcia tego przymierza, tych 2 kontrahentów, to co widzimy z tyłu na ścianie? Na tej płaskorzeźbie widzimy odwieszony łuk. Ten władca odwiesza łuk na ścianę, potwierdzając, że nie ma wrogich zamiarów, że jakby koniec wojny, że nastaje czas pokoju. Odwieszenie łuku na ścianę jest w starożytnej koncepcji przymierza, czy w starożytnej takiej, jakby można powiedzieć, elementem zawarcia starożytnego przymierza, pokazującym, że oto wprowadzamy pokój, oto nie ma wojny, koniec wojny. Ta cięciwa łuku, tak samo jak cięciwa, można powiedzieć, tęczy, jest skierowana nie w stronę ziemi. Tak? Jest jakby odwieszona, jest powieszona na niebie. Więc to jest wyraźny obraz, tak jak mówię, on się pojawia w starożytności w kilku pozabiblijnych takich rytuałach przymierza, więc mamy wyraźną przesłankę, żeby interpretować ten tekst właśnie w tym duchu, że tutaj mamy do czynienia, że ten łuk to jest potwierdzenie Bożego pokoju, że Bóg jakby odwiesza ten łuk, czyli nie będzie już skierowane to, ta decyzja Boga już nie będzie, o potopie nie będzie już tutaj jakby podjęta. To jest zapewnienie pokoju, zapewnienie, można powiedzieć, właśnie dobrej woli ze strony Pana Boga, tak? Wobec człowieka. Ten łuk, więc kładę mój łuk na niebiosa, aby był znakiem, właśnie znakiem przymierza. Także tutaj sobie, to jest piękne, są piękne opowiadania, tu się dzieją piękne rzeczy. Oczywiście o przymierzu jeszcze będę miał okazję powiedzieć, bo mamy przymierze później z Abrahamem i najważniejsze przymierze w Starym Testamencie z Mojżeszem w Księdze Wyjścia, więc siłą rzeczy jeszcze wrócę do tematu przymierza. Także na razie ten temat już sobie tutaj zawieszamy i przechodzimy do ostatniego opowiadania w prehistorii biblijnej. Ostatnie opowiadanie w prehistorii biblijnej, czyli wieża Babel. Znane bardzo dobrze wam od dziecka opowiadanie o wieży Babel. Wieża Babel, czyli rozdział 11. Wcześniej w rozdziale 10 autor musi odpowiedzieć, bo skąd się wzięło w ogóle opowiadanie o wieży Babel? W 10 rozdziale, kiedy Noe rozpoczyna nowy etap ludzkości, no to siłą rzeczy wszyscy ludzie pochodzą od Noego. I Księga Rodzaju, rozdział 10, to jest tak zwana tablica narodów. Rodzaju 10 to jest tak zwana tablica narodów. Czyli tutaj jest to pokazane jako genealogia Noego, że od Noego pochodzą różne ludy, czy różni ludzie, ale autor wymienia 70 dokładnie nazw, 70 narodów. Dlaczego to nazywamy nie tablicą ludzi, tylko tablicą narodów? Bo te nazwy tych osób, to są jakby, one są, jakby autor bierze różne ludy, które zna, narody, kraje, państwa, czyli geografię, którą kojarzy ze swojego życia, sąsiadów i różnych plemion i ludów, i tylko pokazuje te nazwy tych ludów jako nazwy ich eponimów, ich przodków. Że na przykład Kanan to nie jest Kanan jako państwo, jak Kanan jako Kananejczycy, jako lud, tylko Kanan to jest jako osoba, protoplasta, który założył daną właśnie, od Kanana pochodzą Kananejczycy. Bo starożytni w sposób bardzo uproszczony, zresztą my też to mamy w naszych legendach, wyobrażali sobie, że dany lud pochodzi od jednej osoby, tak? Tak jak my mamy o legendę o Lechu, Czechu i Rusie, tak? Jest taka legenda, która mówi o początku Polski, o właśnie skąd się wziął Popiel, skąd się wziął Piast Ziemowit, skąd się wziął Mieszko I, w ogóle dynastia Piastów. Otóż właśnie początkiem był Lech, stąd mamy Lechici. Lechia, Wielka Lechia, Polska. Lech, Czech i Rus. Czech, no to Czechowie, czyli Czechosłowacja, Rus, no to Rusini, tamte właśnie wschodnie bardziej tereny, nie? Czyli tak jak my, ludzie sobie wyobrażają po prostu w sposób uproszczony, że dany naród pochodzi od jednego protoplasty, przodka, takiego założyciela. No Izrael też mówi to, skąd my jesteśmy Izrael? No bo Pan Bóg Jakubowi zmienił imię. To Jakub jest naszym przodkiem, tak? Wnuk Abrahama. Pan Bóg zmienił imię Jakubowi na Izrael i to Izrael rozpoczął właśnie, miał 12 synów i ci 12 synów są właśnie protoplastami 12 pokoleń Izraela. To jest oczywiście bardzo uproszczona wizja pochodzenia tego narodu, etnogenezy Izraela. Historia dzisiaj bardzo dużo może powiedzieć na temat archeologii, genetyka na temat pochodzenia Izraelitów. Natomiast w tej uproszczonej wizji właśnie wszystkie narody pochodzą od jednej osoby. I tutaj dokładnie jest to widoczne. Mianowicie pokażę, na przykład weźmy, nie wiem, werset 6. Mamy synowie Hama. Ham to jest jeden z synów Noego. Mamy 3 synów Noego. Sem, Ham i Jafet. Tak? 3 synowie Noego. I tu mamy synów Hama. I od niego pochodzą. Popatrzcie. Jestem w 10 rozdziale, w 6 wersecie. Jako przykład. Pochodzą od niego Kusz, Micraim, Put, Kanan. Kusz to jest oczywiście Kuszyci. Kuszyci to jest Etiopia. To są narody północnoafrykańskie. Micraim to jest oczywiście Egipt. Micraim to jest po hebrajsku w ogóle nazwa Egipt. Słowo Egipt, nazwa Egipt to jest Micraim. Więc tutaj to Micraim, to tu jest błędnie napisane przez S w ogóle, bo tam jest w hebrajskim C, ale to przeszło przez łacinę i już nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego tu jest Micraim. Ale to jest nazwa Egipt, czyli popatrzcie, tutaj autor wymienia narody, czyli pewne ludy, wielkie ludy, czy jak Egipcjan, Kuszyci, czyli Etiopia, północna Afryka. Put to jest oczywiście Libia, to jest również naród północnoafrykański, ale wymienia je jako osoby, tak jakby to byli ich przodkowie. No i Kanan tu jest też wymieniony jako osoba, a wiemy, że Kanan to jest oczywiście, chodzi o Kananejczyków, nie? Czyli 10 rozdział to jest tak zwana tablica narodów. I po co ja to wszystko mówię? Po to, żeby właśnie pokazać, po co autorowi było opowiadanie o wieży Babel. Bo kiedy autor zbudował genealogię Noego, czyli chciał pokazać pewną ciągłość, czyli że od Noego pochodzą wszystkie ludy, czyli właśnie synowie Hama, Sema, Jafeta, synów Noego, to są właśnie te różne ludzie, z których powstaną te wszystkie narody, które autor biblijny znał. Notabene wymienia dokładnie 70 tych narodów, więc to nie jest przypadek, że dla niego to jest jakby liczba doskonała. 7 razy 10. Czyli pewna doskonałość. Wymienia 70 narodów. No i teraz pojawił się pewien zasadniczy problem. Fajnie to rozwiązał tą sytuację pochodzenia ludzkości, że oto od Noego pochodzą, fajny pomysł. W genealogię wbudował po prostu nazwy wszystkich krajów i państw, które znał, ale pojawił się pewien problem. Skoro wszyscy pochodzą od Noego i te wszystkie państwa, narody pochodzą od jednych braci, to dlaczego oni wszyscy mówią tak różnymi językami? Dlaczego różnie wyglądają? Dlaczego mają inne kolory skóry? Albo też dlaczego na przykład mają inne tradycje, zwyczaje? A przede wszystkim chodzi tu o język. Dlaczego skoro oni są jakby synami wspólnych przodków, 3 synów Noego, to dlaczego oni mówią różnymi językami? I opowiadanie o wieży Babel to jest jakaś kolejna etiologia, czy odpowiedź na ostatnie, najważniejsze pytanie, żeby jakby tą poprowadzić historię ludzkości dalej. Właśnie dlaczego ludzie mówią różnymi językami, są tak różni między sobą. I opowiadanie o wieży Babel służy jako taka etiologia, czyli takie właśnie intuicyjne, jakieś pomysłowe, ludowe wyjaśnienie zjawiska tego właśnie wielojęzyczności. Tak? Dlaczego, chociaż wszyscy pochodzą od Noego, czyli są spokrewnieni, jakby mają, powinni mówić tym samym językiem, to mówią różnymi językami. I w tym opowiadaniu autor, w tym etiologicznym opowiadaniu, autor użył kolejnej ważnej analogii z Babilonii. Tym razem nie jest to analogia w postaci tekstu, to nie jest jakaś analogia w postaci tekstu typu właśnie Enuma Elisz czy Gilgamesz, tylko tutaj ten tekst odbija wyraźne doświadczenie, bo to jest tekst też pochodzący z VI wieku, czy przynajmniej początek tego tekstu, on jest zredagowany po niewoli babilońskiej, ale początek tego tekstu jest z VI wieku, kiedy Izrael doświadczył, zwłaszcza elita wygnana do Babilonu, do stolicy Babilonii, czyli do Babilonu, Izrael doświadczył bardzo ciekawego zjawiska. Jeżeli mi się uda, to nawet spróbuję wam puścić taki króciutki film, żeby wam pokazać, żeby wam unaocznić, o co tak naprawdę chodzi. Mianowicie wieża Babel to jest doświadczenie Izraela, który z prowincjonalnej Judei, gdzieś tam z pogranicza królestwa, z pogranicza imperiów, Izrael nigdy nie był jakimś ludem wybitnym, jeżeli chodzi o architekturę, sztukę, muzykę, jeżeli chodzi o medycynę, astronomię, o wielkie nauki. Te wielkie centra naukowo kulturowe to były z jednej strony Egipt właśnie, a z drugiej strony właśnie Mezopotamia i wielkie miasto Babilon. Otóż w VI wieku, kiedy mamy tak zwaną, wiecie o tym, niewola babilońska, tak? Izrael zostaje uprowadzony. Nabuchodonozor zdobywa Jerozolimę, niszczy świątynię, niszczy kraj i uprowadza elitę właśnie tych pisarzy, kapłanów, skrybów, uprowadza do Babilonu, I ci nagle po prostu można powiedzieć, że szczęka im opada. Oni wchodzą do stolicy ówczesnego imperium, czyli do Babilonu, miasta do Babilonii, stolicą jest Babilon, który jest potężnym, niezwykłym miastem. Babilon po prostu, Izraelici wydawało się Izraelitom, że świątynia jerozolimska to jest jakaś wielka budowla. A świątynia jerozolimska miała kilkanaście metrów wysokości. Natomiast kiedy wchodzą do Babilonu, to widzą potężną bramę Isztar, widzą potężne budynki, wieże, widzą mury potężne, obronne. A przede wszystkim w centrum miasta widzą tak zwany Ziggurat Etemenanki. Ziggurat Etemenanki, czyli olbrzymią wieżę schodkową, wieża schodkowa poświęcona bogu Mardukowi. Marduk to jest naczelny bóg Babilonu. Wieża, która ma 92 metry wysokości. Około 92 metrów wysokości. Słuchajcie, 92 metry to jest 3 dziesięciopiętrowce. Bo dziesięciopiętrowiec, czyli blok, ma około 30 paru metrów. Więc 92 metry to jest 30 pięter, to jest drapacz chmur. To dzisiaj my, ludzie XXI wieku, jeżeli staniemy w Warszawie pod jednym z niewielu budynków, który ma 30 pięter, bo tam zaledwie kilka budynków ma tak wielką wysokość, 90 parę metrów, to dla nas to jest po prostu szok, to jest wysokość niesamowita. To dla nas, na nas, ludziach XXI wieku, robi to wrażenie. To wyobraźcie sobie, jakie na Izraelitach zrobiło wrażenie, kiedy oni weszli do Babilonu i w centrum tego wielkiego, potężnego miasta zobaczyli wieżę, która ma prawie 100 metrów wysokości. Ziggurat Etemenanki, czyli wieżę poświęconą bogu Mardukowi. Oni nic innego, jak tylko zobaczyli, że to jest jakaś po prostu wieża sięgająca nieba. I zresztą nazwę, którą nadali w Biblii, to nie mamy wątpliwości, że autor nawiązuje dokładnie do tego doświadczenia, bo wieżę, którą oczywiście on opowiada, to w ramach prehistorii biblijnej. Ale chodzi mu o tamto doświadczenie babilońskie z VI wieku. Nawet nazwał tą wieżę wieżą Babel. Słuchajcie, wieża Babel oznacza Babel, to jest nazwa Bybyly, to jest ten sam rdzeń, co nazwa stolicy, czyli Babilon. On nawet nazwał tą wieżę tak jak tam, gdzie ją po prostu zobaczył. Tam, gdzie ją zobaczył, czyli w Babilonii, stolicy Babilonu. Nie wiem, czy kojarzycie na przykład wiszące ogrody Semiramidy. Cud starożytnego świata, wiszące ogrody Semiramidy, to jest Babilon. Wielka astronomia, wielka medycyna, wielka architektura, to jest Babilon. Słuchajcie, Izraelici, tak jak mówię, mieszkali na prowincji. To nam się wydaje, my jesteśmy czytelnikami Biblii i nam się często wydaje, o, Izrael jest w centrum. Izrael, o, za Dawida to było wielkie królestwo. Słuchajcie, to było prowincja, to było obrzeża, to były jakieś skrawki imperiów, to były jakieś, prawda, dalekie. To Izrael jest, można powiedzieć, wioseczką w stosunku do tych wielkich na przykład cywilizacji Egiptu, czy chociażby właśnie Babilonu. I to doświadczenie jest tutaj między innymi zawarte. To ten szok taki kulturowy, który Izraelici spotkali między innymi właśnie będąc uprowadzonymi w VI wieku do Babilonu. Ale to właśnie warto sobie uświadomić, jak to działało. Bo w Biblii to się na wielu momentach odbije. Wiele elementów w Biblii będzie widać ten wpływ niewoli babilońskiej na chociażby redakcję tekstów biblijnych. Tutaj mamy tylko taki przykład właśnie, że wieża Babel, co oznacza po hebrajsku właśnie Babilon, jest jakby tutaj, tylko że ona nie jest opowiedziana jakby to była wieża w Babilonie, tylko jakby to była wieża właśnie w prehistorii. Nie? Autor wykorzystuje to doświadczenie, które mieli wygnańcy do Babilonii, po to, żeby właśnie zbudować opowiadanie, które wyjaśni właśnie wielość języków. Tak? Wielość języków. Ja nie będę dokonywał teraz egzegezy, bo to, co ja teraz robiłem, to jest dopiero wstęp do tego naszego tekstu. Nie mam czasu i troszkę musimy iść dalej, żeby właśnie sobie dokładną egzegezę tego tekstu robić. Tu mamy ważne momenty, ale znowu, w skrypcie pewne elementy będą. Tak, panie Dominiku? Ja mogę zrobić wizualizację. Tak, proszę? Bo ja tam zauważyłem, że tam bardzo dużo się pojawiło koloru niebieskiego. Czy ten kolor niebieski w Babilonii miał jakieś szczególne znaczenie i dlaczego go jest na przykład więcej niż purpurowego, który nam się dzisiaj kojarzy z, bardziej właśnie z taką bogactwem? Tak, bardzo słusznie. Purpura oczywiście kojarzy się z bogactwem i słusznie. Dlatego, że purpura była robiona z tak zwanego ślimaka murrex, to jest bardzo takim, można powiedzieć, drogocennym i kosztownym barwnikiem. Ale akurat purpurą, uwaga, są barwione głównie ubrania. Purpura służy do barwienia ubrań, do barwienia ciała. Czasem ciało było barwione purpurą ślimaków murreks i wtedy pokazywało na godność, dostojeństwo. Mówimy dzisiaj nawet purpuraci, tak? Arcybiskupi, kardynałowie, mówimy na nich purpuraci właśnie ze względu na tą purpurę. Ale tak jak mówię, purpura służyła do barwienia, była bardzo cenna i droga i służyła do barwienia ubrań albo ciała. Natomiast, i nie ma szans, słuchajcie, tutaj widzieliście ogromne połacie, to cała brama Isztar albo cały pałac królewski był wybarwiony na niebiesko. Nie ma szansy, żeby tyle purpury była. Być może gdyby purpura była bardziej dostępna, być może byłaby to purpura. Ale kolor niebieski jest rzeczywiście ważnym kolorem, bo podobny kolor spotykamy chociażby w Niniwie. Jak wpiszecie sobie bramę w Niniwie, może ja wam znajdę, ale dobra, nie będziemy tego szukać, bo szkoda troszkę czasu. Ale gdybyśmy zobaczyli sobie bramy innych imperiów starożytnych, albo pewne inne wielkie budowle, to okazuje się, że właśnie kolor niebieski jest tam ważny. Kolor niebieski jest barwiony, czy właśnie jakieś bramy wejściowe, jakieś wielkie. Nie wiem dokładnie dlaczego. Pewnie dlatego, że kolor słońca, kolor nieba, kolor wody, kolor właśnie jakby boski, bo niebo jest utożsamiane z siedzibą bogów, więc być może dlatego. W każdym razie być może też dlatego, że akurat ten barwnik był jakoś lepiej dostępny i no bo barwiono w ten sposób całe budynki, nie? Więc tego musiało być dużo więcej. Także tak jest rzeczywiście. To jest kolor, tak jak mówię, prawdopodobnie pochodzi od skojarzenia z niebem i jakby z taką boskością, ale jest on poświęcony w wielu innych budynkach, które w starożytności, że gdzieś tam widzimy jeszcze ślady zabarwień niebieskich. Podobnie będzie w piramidach. Piramidy też mają różne zabarwienia. Na przykład lubią kolor czerwony, hieroglify, kolor czarny, czerwony, barwnik czerwony, ale również barwnik niebieski. Odgrywa ważną rolę. Dobrze, słuchajcie. Doczytajcie sobie w skrypcie, bo tak jak mówię, w tym moim skrypcie tam jest na temat tego opowiadania o wieży Babel też pewne elementy, a my przechodzimy już, jakby robimy teraz duży krok. Duży krok, dlatego że zamykamy prehistorię biblijną, o czym do tej pory teraz opowiadaliśmy, to jest tak zwana prehistoria biblijna, czyli opowiadania, tak jak powiedzieliśmy, które mają bardziej charakter taki metaforyczny, czy obrazowy, czy takie, co są etiologiami, są pewnymi takimi próbami wyjaśnienia świata, ale nie w kategoriach naukowych. To na pewno nie są kategorie naukowe, to są kategorie teologiczne, tak? To są kategorie wyobrażeniowe. Więc tutaj nie szukamy w tych tekstach historyczności, a już w następnych tekstach to już będzie inny gatunek. Bo teraz robimy krok do opowiadania o patriarchach, czyli dzieje patriarchów, tak? Dzieje patriarchów. A więc rozdziały już, tam było 1 do 11, tu mamy od 12 do 50. Druga wielka część, nawet większa część Księgi Rodzaju, czyli opowiadania o patriarchach. I chociaż tutaj też nie mamy do czynienia z historią taką, jak my to rozumiemy, w opowiadaniu o Abrahamie, Izaaku, Jakubie to nie jest kronika wypadków, to nie jest historia królestw, królów, władców, wojen, tak jak my rozumiemy historię starożytną, tak jak się opowiada o historii, daty, postacie, wydarzenia, fakty, to nie jest to. To dalej nie będzie gatunek historyczny, to jest bardziej jakaś legenda, jakaś święta opowieść, to jest bardziej jakaś saga, to jest dobre, chociaż ono nie pasuje do Biblii, bo jest anachroniczne, ale saga rodzinna. To jest bardziej opowieść o przodkach, opowieść o rodzinie, tylko właśnie najstarszych, opowieść o przodkach, tak jakby szukanie genealogii, ale nie takiej naukowej genealogii, tylko szukanie właśnie tych wzorców u naszych przodków, u naszych założycieli. To jest taka saga rodzinna. Więc chociaż nie mamy tu dalej do czynienia z historią sensu stricto, to jednak opowiadanie o Abrahamie i jego potomkach to już jest opowiadanie osadzone w naszym świecie. W świecie, który znamy. Bo w prehistorii biblijnej tak nie było. Tam mamy jakieś mityczne rzeki rajskie, tam mamy jakiś Eden, tam mamy jakąś wieżę sięgającą nieba, tam mamy jakiś olbrzymów, bo w księdze jeszcze nie opowiedziałem, ale w 6 rozdziale pojawiają się giganci, czy jakieś olbrzymy, czyli mityczne stwory, które są spłodzone przez synów bożych, czyli jakieś istoty boskie i ludzi. Nie, w 6 rozdziale mamy takie opowiadanie o gigantach, o olbrzymach. Więc jakby prehistoria biblijna to jest rzecz nie o naszym świecie. To jest jakaś właśnie wyobrażenie jakiegoś takiego bardziej świata wyobrażonego. O tyle opowieść o Abrahamie. I tam ludzie żyli 1000 lat, prawda, czy 900. Tutaj nie, tutaj ludzie żyją normalnie. Tu już mamy nasze krainy, tu już mamy Mezopotamię, tu już mamy Ur, tu już mamy... Jakby opowieść o patriarchach, chociaż nie jest historią sensu stricto, to już jest umieszczona w naszym świecie. Jest umieszczona w świecie, który znamy. Jest umieszczona jakby właśnie, no na przykład właśnie kraje, geografia, chronologia, pewne zwyczaje. One są już z naszego świata, tak? Sposób zachowania się ludzi, nazwy własne, nazwy geograficzne. To już są nazwy, które my znamy. Więc właśnie ta część już jest, można powiedzieć, ona już bazuje, o ile to nie jest historia, to ona bazuje na pewnej pamięci kulturowej. To jest tak zwany cultural memory, to się nazywa, czy wychodząca z tradycji ustnej jakiś przekaz. Czyli tutaj mamy pewne, nawet jak ja to nazwałem legendą, to pamiętajcie, legenda to nie jest pejoratywne. W legendzie kryją się jakby odrobiny prawdy, pewne nasiona prawdy, bo legenda, jakby tak jak mamy historię Polski, nie? Legenda płynnie przechodzi w historię. Dzieje Piastów płynnie przechodzą w dzieje Mieszka I. Więc jakby w tych opowiadaniach mamy pewną pamięć Izraela o swoich przodkach. Że jego przodkowie chociażby byli nomadami, byli wędrowcami, że pochodzą tak naprawdę z górnej Mezopotamii, że przybyli na te tereny. Prawda? Więc tu jest już jakaś pamięć, o ile w prehistorii biblijnej tam nie ma pamięci, tam jest wyobrażenie, tam jest naśladowanie babilońskich tekstów i babilońskich doświadczeń, bo to była wielka kultura. Izrael miał troszkę kompleks Babilonu, bo Babilon był wielką kulturą, Izrael był małą kulturą i wszystko, co autor biblijny chciał opowiadać, to wzorował się troszkę na tej kulturze, wielkiej kulturze Babilonu. Tutaj już nie mamy naśladowania tak bardzo kultury babilońskiej, nie. Tutaj już mamy właśnie pewną pamięć Izraela. A jakby Izraelici tutaj już sięgają do swoich korzeni. Można powiedzieć, że nasi przodkowie byli właśnie nomadami, wędrowcami, takimi koczownikami, takimi beduinami. O, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, beduini prowadzą tryb życia, który do dzisiaj prowadzą beduini. Na przykład na pustyni Negev, czyli w Dolnym Izraelu, to on niewiele się różni, pewne zwyczaje, które mają do dzisiaj beduini, hodując wielbłądy i tak dalej. Niewiele się różni od pewnych zwyczajów, o których czytamy w historii patriarchów. Nie? Więc ci patriarchowie to już będzie pewna pamięć Izraela o naszych przodkach, którzy byli takimi właśnie wędrowcami. No i właśnie, tutaj mamy, ta opowieść rozpoczyna się od Abrahama. Księga Rodzaju, rozdział 12. To jest Abraham. Najważniejsza postać, prawda, może Awinu Abraham, ojciec nasz Abraham, to jest jakby Żydzi do dzisiaj bez przerwy w każdej prawie modlitwie mają to odniesienie do swojego praojca Abrahama. Abraham to jest jakaś postać kluczowa, założycielska. To jest jakaś postać niesamowita i rzeczywiście Pan Bóg przez Abrahama wielkie rzeczy dokonuje i w jego życiu, chociaż też postacią jest, która jest słaba. Abraham też będzie miał wady, będzie miał pewne takie postępki, można powiedzieć, nieszlachetne również. I mi się akurat tutaj Biblia podoba, że jest bardzo taka realistyczna. Jakub oszuka swojego brata Ezawa, Ezaw będzie chciał go zabić. To będą bardzo ludzkie historie. To nie są jakieś wyidealizowane, to nie są jakieś życiorysy świętych. Chociaż Abraham będzie założycielem, można powiedzieć, 3 wielkich religii, jest protoplastą Izraela, jest dla nas też ojcem wiary, nauczycielem wiary. To nie są postaci cukierkowe, czy jakieś takie właśnie ze średniowiecznych, prawda, życiorysów świętych, gdzie, prawda, tam się pojawiają tylko same cudowności i idealne postaci praktycznie. Biblia to jest bardzo realistyczna, opisuje też ich słabe strony, ich przygody, ich niecne postępowanie czasem, ich małostkowość. Tutaj będzie takie opowiadanie, będą takie opowiadania. Ale to wszystko pokazuje, że Pan Bóg zaczyna działać już w konkretny, właśnie tak jak wcześniej, też zmienia się zupełnie perspektywa. W prehistorii jakby autor biblijny interesuje się ludzkością jako całą. Przymierze Noego to jest całą ludzkością, potop jest do całej ludzkości, wieża Babel buduje cała ludzkość, tablica narodów to jest jakby cała ludzkość, którą on znał. Czyli w prehistorii autor się interesuje stworzeniem świata i całą ludzkością. Tutaj nagle perspektywa się bardzo zmienia. Bo autor nagle nie interesuje się nawet nie tylko, że nie ludzkością, nawet nie interesuje się jakimś narodem. Autor interesuje się jedną osobą, jedną rodziną. Tak? Czyli perspektywa nagle bardzo się zawęża i autor nagle zaczyna się z tej dynastii Noego, z potomków Sema. Autor wybiera sobie, bo to jest wieża Babel, kończy się też genealogią Czyli mamy genealogię właśnie potomków Sema, już tylko tego jednego potomka Noego, jednego z trzech synów. Dlaczego akurat tylko Sema? Właśnie dlatego, że z rodu Sema, czyli Semici, od tego mamy Semici. Jeden z potomków Noego to jest Sem, mamy genealogię Sema, Semitów i z tego rodu wywodzi się Abraham właśnie. I autor już będzie skupiał się tylko na życiu Abrahama. I teraz spróbujemy sobie popatrzeć, oczywiście nie będziemy znowu analizować wszystkich opowiadań z życia Abrahama, bo to by było za dużo, ale spróbujemy sobie popatrzeć na Abrahama pod trzema, jakby trzy obrazy, trzy jakby aspekty, można powiedzieć, życia Abrahama. Pierwsze to jest Abraham jako człowiek wiary. Człowiek wiary. Drugi może wymieńmy od razu. Drugi Abraham to jest człowiek obietnicy. Pan Bóg składa mu obietnicę i będzie kilkukrotnie powtarzał obietnicę. I trzecie to jest człowiek przymierza. Pan Bóg zawrze właśnie z Abrahamem dwa razy w rozdziale 15 i 17, bo mamy dwa teksty z różnych tradycji, więc diachronicznie patrząc, to są dwa różne teksty o tym samym przymierzu, tylko pochodzące z różnych tradycji, no ale patrząc kanonicznie, czytając tak tekst chronologicznie po kolei, tak jakby Pan Bóg dwa razy zawierał przymierze z Abrahamem. Chociaż tak jak mówię, tu jest mowa o jednym przymierzu, tylko opisanym przez dwie różne tradycje Pięcioksięgu, przez dwa różne źródła. No, ale w każdym razie te trzy aspekty wydają się takie kluczowe, wydają się takie dominujące w życiu Abrahama. Człowiek wiary, człowiek obietnicy, człowiek przymierza. I teraz, jeżeli chodzi o człowieka wiary, to ja bym się skupił tutaj tak naprawdę na dwóch opowiadaniach, które chyba najlepiej charakteryzują postać Abrahama i też są kluczowe dla jego historii, kluczowe. Pierwsze to jest właśnie Księga Rodzaju, rozdział 12, czyli opowiadanie o powołaniu Abrahama, Rodzaju 12. To jest powołanie Abrama. I później będzie Rodzaju 20, od razu zdradzę drugie, Rodzaju 22, czyli ofiara z Izaaka na górze Moria. Ofiara na górze Moria. Te dwa opowiadania nie tylko, że charakteryzują Abrahama jako człowieka wiary i można powiedzieć najlepiej charakteryzują jego duchowość, jego oddanie Bogu, jakiś aspekt, dzięki któremu on się stał ojcem wiary dla wszystkich pokoleń, dla wszystkich narodów, dla trzech wielkich religii, dla nie tylko judaizmu, ale dla chrześcijaństwa, tak? Święty Paweł powie, to jest chyba w liście do Galatów, że jakby w wierze, czy poprzez wiarę, wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Tak? Czyli także na nas spełnia się obietnica, którą Bóg da Abrahamowi w 22 rozdziale. Tam Pan Bóg mu obieca, że twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Tak? Twoje potomstwo. I nagle święty Paweł mówi, że to nie dotyczy tylko Żydów pochodzących, którzy wywodzą się, albo przynajmniej teoretycznie wywodzą się z judaizmu, z Izraela. Święty Paweł powie, że dzięki wierze wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Można powiedzieć, że to jest też nasz ojciec. Właśnie ten Awinu Abraham. Ojciec nasz Abraham. Więc jest to wielka postać. I te dwa teksty, można powiedzieć, chyba najlepiej właśnie charakteryzują jego duchowość, jego wiarę. I co ciekawe, te dwa teksty są ze sobą bardzo pięknie połączone, powiązane. Pewnie tego nigdy tak nie czytaliście, ale okazuje się, że te teksty są ze sobą powiązane. Dobra, ale najpierw dwa słowa o samym tekście Księgi Rodzaju, rozdział 12. Autor rozpoczyna nową opowieść. To jest nowa część Księgi Rodzaju. Zupełnie, tak jak mówiłem, robimy duży krok z prehistorii do zainteresowania się jednym człowiekiem tak naprawdę. Z całego świata Pan Bóg wybiera jedną osobę. I rozdział 12 rozpoczyna się tak. Vajomer Adonai, Vajomer Jahwe el Avram. To jest po hebrajsku oczywiście, po polsku będzie i powiedział Pan Bóg do Abrama. I rzekł Bóg do Abrama. I tu już się pojawia, nie musimy czytać dalej, żeby już zauważyć, że tu się pojawia coś wyjątkowego, niezwykłego. Nawet dwie niezwykłe rzeczy. Bo po pierwsze mamy słowo Boga. Vajomer Jahwe, Vajomer Elohim. Ta formuła, nie wiem czy pamiętacie, pojawia się w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. I to jest formuła stwórczego rozkazu Boga. Jeżeli Bóg coś mówi, to świat powstaje. Zaczynają się dziać wielkie rzeczy, cuda Boże, jakieś największe, można powiedzieć, dzieła Boga. Jak Bóg zaczyna mówić, zaczynają się dziać wielkie rzeczy. Vajomer Elohim. I rzekł Bóg, tak? I rzekł Pan. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz to jest właśnie to słowo Boga, tak? Bóg wkracza w historię. I druga bardzo ważna rzecz to jest właśnie wybór tego człowieka jednego. Bóg rzekł do Abrahama. Czyli tutaj już wcześniej było tak, że jak Pan Bóg coś mówił, to mówił jedynie do Noego albo do, w ogóle do świata, właśnie stwarzając. Tutaj Pan Bóg jakby, można powiedzieć, po raz pierwszy mamy do czynienia z jakimś takim punktowym objawieniem się Boga jednemu człowiekowi. Że rozpoczyna się pewna historia, przygoda, tak, Abrahama z Bogiem. Więc rzekł Pan do Abrahama i co Pan Bóg do niego mówi? Lech lecha, my arcecha, tam my mim moledecha, umi bet awicha, tam się pojawia po hebrajsku. Ja mam przed sobą Biblię Tysiąclecia, ale ja te teksty znam na pamięć w oryginale, więc chodzi o to, że Pan Bóg mówi do Abrahama bardzo ciekawe słowa. Najpierw zaczyna się ta cała perykopa od Lech lecha, wyjdź tobie. Bardzo dziwny hebrajski rozkaz. Lech lecha. Lech lecha. Samo słowo lech powinno tu wystarczyć, bo w większości miejsc biblijnych, jak chce się powiedzieć do kogoś idź, albo wyjdź, albo pójdziesz, to się mówi lech. A dlaczego? Czyli to jest rozkaz, po prostu imperatywus od czasownika halach. A dlaczego autor mówi lecha, czyli tobie, dla ciebie? Co to znaczy wyjdź dla ciebie? Bo tutaj ja widzę, że tłumacz sobie jakby tego w ogóle nie oddał, ale no pewnie być może, że dobrze, ale powinno, dosłownie tam mamy wyjdź tobie, wyjdź dla ciebie. Jak się przebada język hebrajski i się spróbuje zobaczyć, co oznacza formuła lecha przy rozkazie, przy imperatywusie, czyli wyjdź dla ciebie, to mamy do czynienia z czymś podobnym, co się w Grece pojawia jako dei. Dei to jest taka formuła, która oznacza trzeba. Dei po grecku znaczy trzeba. Trzeba tobie wyjść. Trzeba. I w Nowym Testamencie, jeżeli usłyszymy słowo dei, to ono oznacza jakieś niezmienne wyroki Boże. Niezmienny plan Boga. Czyli na przykład Jezus mówi, trzeba, aby się wypełniło Pismo. Trzeba, aby Syn Człowieczy cierpiał. Trzeba, aby spełniło się to i tamto. To greckie dei, czyli trzeba, wskazuje na taką jakby odwieczność zamysłu Bożego, że za tym kryje się jakieś proroctwo, jakiś Boży plan, jakieś odwieczne Boże postanowienie. Ja bym powiedział, że w naszym tekście z tym lecha coś mamy do czynienia z czymś podobnym. To wyjdź tobie, to jest takie podkreślenie, Abrahamie, trzeba tobie wyjść. Trzeba, aby się to podziało. Trzeba, aby tak było, potrzeba, aby tak się właśnie wydarzyło, żeby mógł rozpocząć się właściwy plan zbawienia. Tak? To jest jakaś taka zachęta do Abrahama, taka dodatkowa motywacja. Wyjdź tobie. Niektórzy to też interpretują, że to jest dla ciebie ważne. Wyjdź dla ciebie, wyjdź tobie, bo Abrahamie, tobie się to przyda, to będzie dla ciebie bardzo ważne. To będzie nowe doświadczenie, które zmieni twoje życie. Wyjdź dla ciebie, nie? Wyjdź tobie. No i później Pan mu wymienia trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które Abraham musi opuścić, żeby pójść za Bogiem. Trzy rzeczy. I błąd tego tłumaczenia, które ja mam przed sobą, czyli Biblii Tysiąclecia, polega na tym, że wymienia tylko dwie z tych rzeczy, łączy tam. Tam dosłownie powinno być tak, wyjdź z twojej... I one idą coraz jakby, znowu coraz węziej. Wyjdź z twojego kraju, mearcecha, z twojej ziemi. A tu jest ziemia połączona z ziemią rodzinna. Czyli zamiast trzech, tłumacz nam tu niestety, a to jest ważne, bo później jak będziemy porównywać to z 22 rozdziałem, to też zobaczycie trzy elementy, których Abraham musi się pozbyć, żeby pójść za Bogiem. Więc jakby te tłumaczenia, one nie pomagają nam chociażby w interpretacji, ale powinno być tu trzy. Wyjdź z twojej ziemi, później mamy mimoledecha, czyli z twojego jakby rodzinnej kolebki, tak jakby to była najpierw z twojego kraju, czyli najszerzej, później z twojej wioski, czyli można powiedzieć z twojej rodzinnej miejscowości, i na końcu mamy mibet awicha, czyli z domu twojego ojca, czyli najwęziej, czyli wyjdź z twojego kraju, z twojego miasta i z twojego domu, z twojej rodziny. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że to jest bardzo ciekawe, że Pan Bóg powołuje Abrahama i słuchajcie, no można powiedzieć, że propozycja jest bardzo mało atrakcyjna. Mało atrakcyjna, no bo Pan Bóg nie mówi do niego wyjdź, żeby, nie wiem, zyskać pełno łupów wojennych, żeby zyskać złoto. Czyli Pan Bóg nie mówi mu, że nie zachęca go do wyjścia, obiecując mu jakieś fajne rzeczy, tylko odwrotnie. Nawet mówi mu, co Abraham musi porzucić, żeby pójść za Bogiem. Tu jest cała niesamowita jakby element tego powołania. Pan Bóg nie mówi mu, wyjdź, a będziesz wielki, wyjdź, a zostaniesz królem, wyjdź, a zostaniesz coś. Ale najpierw, bo oczywiście zaraz mu Pan Bóg powie, że będę ci błogosławił, będę z tobą. Ale pierwsze, co Bóg mu mówi, to bardziej nawet go zniechęca trochę. Mówi, że musisz porzucić bardzo wiele, żeby pójść za mną. Musisz zostawić praktycznie wszystko, musisz zostawić wszystko, co jest twoje, bo te trzy elementy, co one wskazują? Na wszystko, co do tej pory Abraham posiadał, miał, ale również w sensie takim psychicznym. Relacje, rodzinę, znajomych, bliskich, jakieś pokrewieństwa, grób ojca, bo przecież w Haranie, Abraham jest w Haranie, tam pochował swojego ojca Teracha, więc ma to również swoje, można powiedzieć, korzenie. Więc mamy taką zachętę, która właśnie zaczyna się od takiego... I tu jest też, popatrzcie, jaka jest postawa Abrahama. Bo pierwsza rzecz to jest to, że Pan Bóg mu mówi raczej negatywnie niż pozytywnie. Czyli bardziej mówi, co Abraham musi porzucić, żeby pójść za Bogiem. A druga rzecz jest bardzo niesamowita w tym jeszcze pierwszym wersecie. Wyjdź stąd i tak dalej, do kraju, który ci wskaże. I tu jest druga bardzo ciekawa rzecz. Na czym to polega? Że Pan Bóg mu nawet nie mówi, gdzie ma iść. Pan Bóg mówi mu, jak wiele musi porzucić, jak wiele musi zostawić, jak wiele musi zaufać, ile rzeczy musi porzucić, a nawet nie mówi mu, gdzie ma pójść, bo mówi do niego w bardzo takiej enigmatycznej, nieokreślonej formie, do kraju, który ci wskaże. To jest imperfektum, czas przyszły. Czyli Pan Bóg nawet nie mówi mu, gdzie ma pójść, tylko dopiero ja ci gdzieś tam pokażę, gdzie masz pójść. Nawet Abraham, wychodząc i musząc porzucić tak wiele, nawet nie wie, gdzie idzie. Nawet nie wie, gdzie idzie. I to jest niesamowite. Tutaj już widzimy, to jest pierwszy werset cały czas, słuchajcie, a tu już można powiedzieć, mamy streszczoną jakby postawę, duchowość, wiarę i można powiedzieć życie Abrahama. Nie? W jednym wersecie. Abraham to jest człowiek, który porzuca tak wiele, można powiedzieć wszystko, z czym do tej pory był związany, po to, żeby pójść za tym głosem, pójść za Bogiem i nawet nie wie, dokąd ten głos go prowadzi. Tak? To jest jakieś rzucenie się, jakaś taka droga zaufania. Tak? To jest jakieś takie, można powiedzieć, pójście w dym, pójście w nieznane, pójście w takie, można powiedzieć, trochę jak prowadzony człowiek, zamknę oczy ci związali i cię prowadzą. Nie? I dopiero Pan Bóg wtedy... składa mu pierwszy raz mu składa swoją obietnicę. To już wchodzimy na drugi temat, Abraham jako człowiek obietnicy, nie tylko jako człowiek wiary, bo tu już tą wiarę powoli zaczynamy dostrzegać, a widzimy też obietnicę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię i będziesz błogosławieństwem itd., itd. Pan Bóg składa mu dwie obietnice, o których zaraz sobie powiemy. Ale w całym tym opisie powołania rzecz najciekawsza i rzecz taka najbardziej rzucająca się w oczy dla badacza, który zna te teksty, czyta i porównuje, to jest taka, że brakuje tutaj bardzo istotnego elementu w opisie powołania. Jakiego elementu tu brakuje? Kto mi podpowie? Bo wszystkie elementy opisu powołania mają coś takiego jak teofania, czyli objawienie się Boga, mają rozkaz, czyli jakaś misja, Pan Bóg kieruje bohatera rozkaz, czyli jakaś misja, kieruje na misję, przepraszam, misja. I po tym, kiedy Pan Bóg mówi, na przykład do Mojżesza powołuje, kiedy nawet Matkę Bożą powołuje, prawda, oto poczniesz, porodzisz syna, kiedy Zachariasza Pan Bóg powołuje, kiedy powołuje Izajasza, Jeremiasza, Samuela w Biblii, Amosa, mamy wiele opisów powołań w Biblii, tak? To się zgodzimy. Powołanie Izajasza, Jeremiasza, mamy dokładnie opisane opisy powołań. Więc tutaj mamy opis Mojżesza, mamy bardzo szczegółowo w Księdze Wyjścia opis powołania Mojżesza. Tu mamy opis powołania Abrahama. I jednej rzeczy, której brakuje ewidentnie w tym opisie, to jest tak zwana obiekcja czy wątpliwość. Bo jako trzeci element zawsze pojawia się obiekcja, czyli wątpliwość, czyli pytanie. Czyli... Najczęściej bohaterzy, kiedy na przykład Izajasz słyszy, że ma nawrócić Izraela, Pan Bóg mu się objawia i mówi, idź nawrócić mi Izraela, to najczęściej bohater reaguje negatywnie, to znaczy mówi, jak to ja? Jestem człowiekiem, który mieszka, człowiekiem o nieczystych wargach, który mieszka pośród ludu o nieczystych wargach. Kiedy Bóg przychodzi do Jeremiasza i mówi mu, prawda, co ma zrobić, to Jeremiasz mówi, Panie, jestem za młody. Kiedy Bóg przychodzi do Mojżesza, Mojżesz to jest w ogóle rekordzistą, jeżeli chodzi o obiekcje, o wątpliwości. Mojżesz 6 razy się wymawia. A to nie umiem mówić, a to nie pójdę, nie zrobię, nie wiem jak masz na imię, a nie wiem czy mi uwierzą Izraelici. Bohaterzy się wymawiają, nawet Matka Boża zadaje bardzo logiczne pytanie, kiedy Archanioł się objawia Gabriel w scenie zwiastowania, to nie mówi od razu, oto poczniesz, porodzisz syna, to nie mówi super, ale fajnie, świetnie, nie. zadaje bardzo, można powiedzieć, przyziemne pytanie, jak to się stanie, skoro nie znam męża w sensie biblijnym, czyli nie znam współżycia z mężczyzną, nie znam pożycia z mężem, tak? Jestem dziewicą. I dopiero Pan Bóg wyjaśnia, tak jak Maryi, tak jak innym bohaterom biblijnym, wyjaśnia, że to ja będę z Tobą, to ja będę działał, Duch Święty Cię osłoni i tak dalej. Więc Pan Bóg wyjaśnia i dopiero wtedy bohater się zgadza. Uwaga, u Abrahama całego tego elementu opisu powołania brakuje. Abraham nie ma żadnej wątpliwości, nie ma żadnej obiekcji, nie ma żadnego pytania i nie ma żadnego sprzeciwu. Kiedy Bóg mówi do niego wyjdź, Lech, Lecha, Lech, w 4 wersecie co czytamy? Abraham udał się w drogę. Znowu widzę tutaj kłopot z tym tłumaczeniem. Tłumacz sobie nie radzi z tekstem hebrajskim za bardzo, bo nie widzi analogii między rozkazem a wypełnieniem. To znaczy rozkaz po hebrajsku jest lech, a wypełnienie jest vajelech. Je, lech, to jest ten sam czasownik, czyli jak wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, to powinno być w 4 wersecie Abraham wyszedł, żeby pokazać jak dokładnie, jak szczegółowo, jak pieczołowicie i jak można powiedzieć bez zastanowienia, czy tak można powiedzieć niesamowicie, jeżeli chodzi o wiarę, Abraham realizuje to Boże. To nie jest przypadek, że autor biblijny używa tego samego rozkazu i ten sam czasownik używa w wypełnieniu tego rozkazu, tak? Tutaj sobie tłumacz nie do końca poradził, ale jakby co jest ważne w tym tekście? Właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Brakuje tutaj całego rozważania na temat jakiejś obiekcji bohatera, którą Bóg musi przełamywać, którą Bóg musi uspokajać, którą Bóg musi wyjaśniać albo wzmacniać bohatera. Tutaj jest powiedziane wyjdź i za chwilę, i Pan Bóg obiecuje mu, będę Cię błogosławił i tak dalej. I pierwsza reakcja, pierwszy opis, co jest powiedziane, to jest Abraham wyszedł. Nie? Tu docieramy do jakiegoś sedna, można powiedzieć, jakiejś niezwykłej postawy Abrahama i tego, dlaczego cała tradycja i cała, można powiedzieć, Biblia i późniejsza tradycja nazywa Abrahama ojcem wiary, tak? Abraham udał się w drogę, jak Pan mu polecił. Może jeszcze zwrócę uwagę, tu jest dużo ciekawych wątków, ale zwrócę uwagę tylko na jeszcze jeden, mianowicie kiedy gdzieś tu jest mowa o tym, że jak Abraham wychodził z tego Haranu, bo to nie jest Ur. Często my śpiewamy w piosenkach, że Pan Bóg z Ur chaldejskiego powołał Abrahama. Ur chaldejskie to jest miejsce, z którego wychodzi Terach. To jest późniejsza tradycja biblijna, która przenosi jakby historię Abrahama, która zaczyna się tutaj w Haranie. Późniejsza interpretacja. Znowu Babilon. Znowu nam wchodzi niewola babilońska. Kiedy po niewoli Żydzi mieli wracać z Babilonu, to właśnie była ta dolna Mezopotamia, tam gdzie jest Ur, tam gdzie jest Babilon i miasto Ur, tam między innymi Żydzi byli właśnie wysiedleni, to nagle autorzy biblijni zaczynają opowiadać, przypomnieli sobie albo zaczęli to opowiadać, że Abraham wcale nie wyszedł z Haranu, tylko że jego korzenie były w Ur i to w Ur tam właśnie Terach, jego ojciec wyszedł stamtąd. Po co taka zmiana kolebki czy korzeni Abrahama? Po to, żeby zachęcić tych wygnańców, którzy w okolicach Ur, czyli dolnej Mezopotamii, siedzą tam i nie chcą wrócić do Izraela po niewoli babilońskiej, po to, żeby pokazać im, że nasz ojciec Abraham właśnie stamtąd przyszedł, tą drogę pokonał. To teraz wy, którzy tam siedzicie, również bierzcie manatki, pakujcie, prawda, swoje skarby i wracajcie do ziemi ojców, wracajcie do ziemi, idźcie drogą Abrahama. Nie? Więc tutaj widzicie, ta niewola babilońska odbija się na tekstach w różnorodny sposób, chociażby właśnie dając Abrahamowi, czy przypominając nową kolebkę, inną kolebkę Abrahama. Tutaj jednak mamy tą podstawową tradycję biblijną, która mówi o powołaniu Abrahama z Haranu. Nie z Ur, tylko właśnie z Haranu. I kiedy Pan Bóg mówi do Abrahama, żeby on z tego Haranu wyszedł, to fragmencik, na który pewnie nikt by może nie zwrócił uwagi, mówi o tym, że Abraham, kiedy wychodził, miał 75 lat. Nie wiem, gdzie to było, gdzieś tutaj to się powinno... Tak, to jest końcówka wersetu 4. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Taka uwaga, która wydaje się uwagą techniczną, po prostu powiedzenie wieku, ale dla mnie to jest niezwykłe, bo tu mamy początek przygody bohatera. Jak ja czytam albo tłumaczę różne teksty starożytne, to bez wyjątku, jeżeli pojawia się w nich jakiś nowy bohater, to zawsze pojawia się w kwiecie wieku, kiedy jest młody, silny, mocny. W kwiecie wieku mam na myśli w takiej młodości. czyli wtedy, kiedy jest sprawczy, młody, silny, zdolny, prawda, kiedy jest takim, można powiedzieć, najbardziej aktywnym człowiekiem w najbardziej aktywnym momencie swego życia. Czyli w starożytnych tekstach główni bohaterzy są wprowadzani na scenę, można powiedzieć, przez narratora czy przez autora, właśnie w momencie, kiedy są najbardziej sprawczy, kiedy są najsilniejsi, najmłodsi i najdzielniejsi. A tutaj jest ciekawa rzecz, że Pan Bóg się objawił Abrahamowi w wieku 75 lat. No to jest dziadek, tak? To jest dziadek. Abraham wtedy był już dziadkiem i pewnie swoje życie już, prawda, uważał, że przeżył, że wszystko, co ważne w jego życiu, już się wydarzyło. I no jest bezdzietny, bo nie ma dzieci, tylko swojego ma bratanka, czyli syna swojego brata, czyli właśnie Lota, nie? Więc tu jest pokazane, jak inaczej autor biblijny też patrzy na pewne rzeczy, nie? Powołuje dziadka. Pan Bóg powołuje dziadeczka, a nie jakiegoś właśnie młodzieńca, najpiękniejszego i najdzielniejszego, tak jak powiedzmy Parys w opisie u Homera i tak dalej, nie? Abraham rozstaje się z Lotem. Dobra, to jest opowiadanie o jakby powołaniu Abrahama. I teraz ja wrócę tu jeszcze może do 2 czy 3 opowiadań wcześniej, ale od razu skupmy się może na tym opowiadaniu o górze Moria, bo chciałbym pokazać właśnie Abrahama jako człowieka wiary. Góra Moria, czyli 22 rozdział Księgi Rodzaju. Rodzaju 22. No, docieramy do takiego, można powiedzieć, kulminacyjnego opowiadania w życiu Abrahama. Po tym opowiadaniu już będzie zaraz mowa o śmierci Abrahama, śmierci Sary i tak dalej. Więc jakby to jest wyraźnie takie opowiadanie kulminacyjne. Opowiadanie, które no jakby zwieńczy życie Abrahama, tak? To opowiadanie w całej tradycji judaizmu nazywa się Akeda. Akeda oznacza związanie po hebrajsku. Akad, związać. Akeda, związanie, czyli dlaczego związanie Izaaka. Scena Akedy. Scena Akeda. I ta scena jest wielka, znowu w skrypcie sobie doczytajcie egzegezę, bo ja nie będę zwracał na pewno uwagi na wszystkie tu elementy, bo ich jest dużo. Może zwrócę uwagę tylko na to podobieństwo, które zapowiedziałem. Jakie jest podobieństwo, które właśnie dzięki dobremu tłumaczeniu pewnie by lepiej wyszło, że scena 22 rozdziału jest bardzo paralelna do sceny z rozdziału 12. Otóż znowu Pan Bóg mówi, po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. W ogóle ten pierwszy werset jest niesamowity. To powiedzenie, że po pewnych wydarzeniach, tam co autor gdzieś wcześniej opisywał, Bóg wystawił Abrahama na próbę, słuchajcie, to jest niesamowite stwierdzenie, bo ono mówi nam bardzo ważną rzecz. Mianowicie na samym początku tego opowiadania, bo to jest dramatyczne opowiadanie, to jest jakieś po prostu horrendalne, będziemy o tym zaraz mówić, albo na następny tydzień, jak dzisiaj nie zdążę, że tutaj się dzieje jakaś wielka tajemnica, jakieś po prostu niezwykłe wydarzenie. Bóg każe zabić. Bóg każe kogoś zabić. Bóg każe zrobić coś złego. Jak w ogóle do tego podejść? O co tutaj w ogóle chodzi? Więc spróbujemy sobie to tak krótko coś tam opowiedzieć o tym. Ale ten pierwszy werset jest tutaj kluczowy. Dlatego, że on mówi od razu czytelnik, czyli tak jak my dzisiaj czytamy, czy czytelnicy na przestrzeni całej historii, czytając ten tekst, uwaga, od razu są uprzedzeni, że wszystko, co w tym rozdziale będzie opowiedziane, to jest tylko próba. To jest tylko na niby. To się naprawdę nie wydarzy. Tak naprawdę Bóg tego nie chce. Czyli zobaczcie, że czytelnik jest od razu uprzedzony. Autor zdaje sobie sprawę, że to opowiadanie jest kontrowersyjne, jest przedziwne i od razu uprzedza fakty i jakby zapowiada czytelnikowi, że wszystko, co się tu wydarzy, to będzie tylko próba. To jest tylko pewien test. To jest tylko, wiecie, to są warunki laboratoryjne, to jest tylko próba mikrofonu, to jest tylko na niby. To nie jest naprawdę. Ale cały dramat tego rozdziału, cały dramat tej sceny polega na tym, że Abraham tego nie wie. Tak? Że my to wiemy jako czytelnicy. Abraham tego nie wie. I to jest właśnie tutaj, to jest właśnie takie, można powiedzieć, takie napięcie narracyjne tej sceny. Że czytelnik uprzedza, narrator czy autor, widząc no, jakiś ogrom kontrowersji, ogrom wielkości tego opowiadania, uprzedza czytelnika o tym. Natomiast sam Abraham jest tu przedstawiony jako ten, który nie miał pojęcia, że to jest próba. On myślał, że to jest naprawdę. Tak? że Bóg prosi go o to, żeby zabił własne dziecko. Dla niego, dla Boga. Nie? I to jest ciekawe. I teraz spróbujmy sobie tak zrobić pewną paralelę między tymi dwoma rozdziałami. Mianowicie Bóg rzekł do Abrahama, znowu mamy to Vajomer Elohim El Avram. Słuchajcie, to samo, tylko to już jest zmienione imię z Abram na Abraham. Znowu pierwsza analogia między 12 a 22 rozdziałem. Bóg rzekł do Abrahama. Tak samo wprowadza nas autor, jak dokładnie jak w 12 rozdziale. I Abraham odpowiada, piękna formuła Abrahama, odpowiada Hinneni. Oto jestem, po hebrajsku Hinneni. Znaczy oto jestem. Dosłownie oto ja. Hinneni, dosłownie oto ja. To jest piękna próba, piękna odpowiedź gotowości, bo na przykład taką samą gotowość wyraża Izajasz. Oto ja poślij mnie. Hinneni szelacheni. Tam się pojawia w księdze Izajasza w opisie powołania. Taką samą gotowość wyraża Matka Boża. Oto ja, służebnica pańska. To jest tylko po grecku, ale to jest kalka tego kluczowego sformułowania, które się pojawia w wielu opisach powołania. Hinneni, oto jestem. Kiedy Pan Bóg powołuje Samuela i Samuel leci dwa razy w nocy, słysząc głos Boga, leci do Helego, bo nie wie, co się dzieje, nie zna głosu Boga, nie zna działania Bożego w swoim życiu, to wreszcie za trzecim razem Heli do niego mówi, siedź w łóżku, nie przychodź do mnie. Heli rozpoznał, że się, to popatrzcie, to jest rola przewodnika duchowego. To Heli rozpoznał, że w życiu Samuela działa Pan Bóg. Samuel w ogóle nie miał pojęcia, co się dzieje w jego życiu, że to Bóg działa. To Heli rozpoznał i mówi do niego, siedź w łóżku i kiedy będzie ten głos, to powiedz Hinneni, oto jestem, tak? Oto jestem. I tak dalej. Więc tu Abraham właśnie odpowiada tym słowem. Hinneni, to jest odpowiedź gotowości, to jest odpowiedź posłuszeństwa, to jest odpowiedź kogoś, kto jest jakby, kto jest w dyspozycji. To jest dyspozycyjne, tak? Oto jestem. Abraham już tutaj wyraża taką odpowiedź dyspozycyjności. I teraz popatrzcie, pojawiają się rozkazy. Znowu pojawiają się formy imperatywu. Dokładnie to samo, co w 12 rozdziale. Jak Pan Bóg zaczyna do niego mówić, to tylko w tych dwóch rozdziałach pojawiają się imperatywy, imperatyw, czyli rozkaz. I co ciekawe, pojawiają się nawet te same rozkazy, bo jest weź i idź, pójdź. Znowu Abraham musi gdzieś pójść. Czyli znowu mamy rozkaz Lech, wyjdź, idź, weź swojego syna i idź. To są te same rozkazy, które pojawiły się w Księdze Rodzaju w rozdziale 12. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli byśmy sobie przypatrzyli, i co więcej, jak patrzymy na strukturę tego rozkazu, to w tamtym rozkazie były trzy rzeczy, czyli znowu Pan Bóg mówi do niego weź i idź, i nie mówi mu do niego pięknych rzeczy, że na przykład idź i właśnie Adam ci dużo bogactw i tak dalej, tylko Pan Bóg mówi do niego idź i zostaw coś bardzo ważnego dla mnie. Tam Pan Bóg mu mówił zostaw mu to i to i wymienia trzy rzeczy. Pamiętacie, mówiłem, tam Pan Bóg wymienił trzy razy. Wymienił, co Abraham musi porzucić, czyli trzy rzeczy. Ojczyznę, miasto i dom. I co ciekawe, tutaj Pan Bóg również trzy razy mówi, co Abraham musi porzucić, żeby pójść za Bogiem. Znowu. Weź twojego syna, tego jedynego, tego, którego miłujesz. Słuchajcie, czy Pan Bóg nie prościej, krócej, szybciej, sprawniej nie można by powiedzieć weź Izaaka? Przecież to by było oczywiste, o kogo chodzi. I jakby to byłoby najbardziej konkretne. A tutaj jest powiedziane tak, weź twojego syna. Znowu tłumacz nie popisał, bo tu jest powiedziane syna jedynego. A w oryginale hebrajskim to są osobne rodzajniki, to są osobne formy. Czyli weź twojego syna, tego jedynaka, tego, którego miłujesz. Widzimy? Znowu Pan Bóg, kiedy wprowadza Abrahama, tak jak w 12 rozdziale, rozkaz pojawia się wezwanie, pojawia się ten głos Boży. Znowu mamy te same potrójne wymaganie, tak? Może nie te same, ale analogiczne. Mamy piękną analogię między tymi dwoma rozdziałami. Mamy te same rozkazy, ta sama forma zwrócenia się Boga i również potrójność, tak? Że znowu Abraham musi trzy rzeczy, jakby, oczywiście to jest jakby, tak samo tam, te trzy rzeczy określają jedną rzeczywistość. Te trzy, dom, ojczyzna oznacza kolebkę życia Abrahama. Tak samo tutaj te trzy rzeczywistości oznaczają tego jednego syna, ale opisane są na trzy sposoby. Tak jakby Pan Bóg chciał podkreślić, że musisz porzucić tego jedynego, tego, którego miłujesz, swojego syna. Czyli jakby Pan Bóg nie ukrywa, jak wiele żąda od tego bohatera. Nie? Pan Bóg nie ukrywa. Tam też mówi, opuść to, to jeszcze jest to jest twoja kolebka, to jest twój dom, to jest twoja ojczyzna, to jest twoja wioska, miasto. To wszystko musisz zostawić. Tak samo tutaj, to jest twój syn, to jest ten syn, którego kochasz, to jest ten syn twój jedynak. Czyli Pan Bóg sam podkreśla, jakby czego żąda, jak wiele żąda. Nie? Pan Bóg nie ukrywa. podkreśla na 3 sposoby tam i tutaj, jak wiele żąda. I znowu Abraham idzie bez jakby pytania, więc jakby sceny są analogiczne, sceny są bardzo analogiczne. Gdybyśmy całe prześledzili, tych analogii tu jest dużo więcej. Trochę nam się czas kończy, więc słuchajcie, dzisiaj już nie będę docierał do sedna tego opowiadania, bo za tydzień jeszcze spróbuję skończyć, bo właśnie będę chciał odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę Pan Bóg tutaj żąda. Dlaczego ta scena, o co tutaj chodzi w tej scenie? Bo ta scena jest bardzo kontrowersyjna. Tak jak mówiłem, scena jest dość kontrowersyjna, bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że Pan Bóg chce czegoś złego. Że Pan Bóg chce, żeby Abraham zabił swoje dziecko. Nie? Pytanie, czy my mamy być posłuszni głosowi Boga, jeżeli Pan Bóg nam każe kogoś zabić. Nie? Tak twierdzą dżihadyści islamscy. Nie? Tak twierdzą dżihadyści, że oni dla Boga to robią. Oni dla Allaha wysadzają się w powietrze, terror uprawiają, prawda? Zamachy terrorystyczne. Więc pytanie, czy Abraham jest takim islamskim, prawda, dżihadystą. Więc to pytanie ma pewne kontrowersje. I za tydzień spróbuję wam powiedzieć, pokazać wam jakby interpretację biblijną tego tekstu. O co tak naprawdę tutaj chodzi, bo tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie, na pewno nie chodzi o to, żeby robić coś złego w imieniu Boga. Na pewno nie o to chodzi. Ten tekst jakby, to jest pewna głęboka intuicja, to jest pewien głęboki zamysł, to jest pewna myśl tutaj ukryta. No ale widzicie, zrobiłem ładną zajawkę. Pewnie was wprowadziłem, kontrowersje, czy... No ale tak jak mówię, dzisiaj już na to nie odpowiem. Niech to będzie właśnie zachęta do przyszłotygodniowego wykładu. Zacznę od tego właśnie, żeby troszkę opowiedzieć o tej scenie, o co tak naprawdę tu chodzi, i co ta scena opowiada. Dobrze, więc słuchajcie, na dzisiaj tyle. Na pytania już dzisiaj nie mamy za dużo czasu, chyba że ktoś ma, to bardzo proszę, ale jak nie, no to zaczniemy normalnie sobie za tydzień. Jak macie pytania, to też oczywiście bardzo proszę, żebyście zadawali. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia, no i trzymajcie się.